Niedawno zgłosił się do nas kolejny broker z propozycją objęcia sponsorstwa naszych filmików, a gdy do tego dochodzi, my zawsze najpierw bierzemy takiego potencjalnego nowego partnera pod lupę, sprawdzając czy i dla kogo dany broker może być interesujący. Broker, jakiego dzisiaj przeanalizujemy, to Freedom24, więc jeśli jesteście ciekawi, czy może to być odpowiedni broker do Waszych potrzeb, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. Broker Freedom24 notowany jest na amerykańskiej giełdzie Nasdaq i tym samym cały holding regulowany jest przez regulatorów giełdy. Siedziba i biura holdingu znajdują się w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Cyprze, w Rosji, w Kazachstanie, w Ukrainie i Uzbekistanie. Europejska centrala, czyli Freedom Finance Europe Limited, regulowana jest przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, czyli tzw. SISEC. I oczywiście działa zgodnie z zasadami MiFID II, czyli Markets and Financial Instruments Directive. Aktualna kapitalizacja brokera sięga niecałe 4 miliardy dolarów, co w stosunku do polskiej konkurencji czyni go kilkukrotnie większym. Freedom Holding zatrudnia prawie 3000 pracowników i obsługuje około 340 tysięcy klientów w 10 krajach. Dla polskich klientów bardzo dobre jest to, że obsługa klienta również jest w polskim języku. Freedom24 już raz się kiedyś z nami kontaktowali, wtedy w swojej ofercie koncentrowali się na oferowaniu spółek, które dopiero co debiutują na rynku. Aktualnie jednak mamy za sobą okres bessy, a w tym czasie firmy niechętnie chcą korzystać z pozyskiwania kapitału na rynku publicznym, bo po prostu w tym czasie spółki takie wyceniane są znacznie niżej niż przy dobrej koniunkturze gospodarczej i z tego względu jest to dla firm po prostu mniej opłacalne. W związku z tym marketing brokera się troszeczkę zmienił, to znaczy dostosował się do aktualnej sytuacji na rynku. Aktualnie Freedom24 promuje się jako broker, u którego mamy dostęp do niesamowicie dużej liczby instrumentów finansowych, bo w ofercie znajdziemy ponad 1 milion akcji, fundusze ETF, opcje na rynku amerykańskim, europejskim i azjatyckim. Dla pasywnych inwestorów szczególnie interesująca może być oferta funduszy ETF, które są duplikatami amerykańskich indeksów i funduszy. Wiele z nich można kupić w euro i w tym przypadku dla osób, które chcą przechowywać gotówkę w innej walucie, broker tę gotówkę oprocentowuje, czyli można to traktować trochę tak jak takie konto oszczędnościowe, które jest oprocentowane. Klient trzymając u brokera na przykład dolary otrzyma 3% odsetek, a przy euro aktualne oprocentowanie to jest 2,5% saldo gotówki. To oczywiście wynika ze wzrostu stóp procentowych, dzięki czemu ponownie otrzymujemy jakieś tam oprocentowanie na naszą gotówkę. Jednak zanim wpłacicie pieniądze tylko po to, aby otrzymać oprocentowanie, które będzie pozbawione ryzyka, przypominam, że rzeczywista stopa zwrotu wciąż jest ujemna, a to wynika z inflacji, która przewyższa poziom oprocentowania gotówki na koncie. Jednak mimo to i tak trzymanie gotówki na takim koncie jest lepsze niż w innym miejscu, gdzie to oprocentowanie może być po prostu jeszcze niższe. Aby pokonać inflację, inwestor, tak samo jak w erze niskich stóp procentowych, musi zaakceptować jakieś ryzyko. Im wyższe zaakceptuje ryzyko, tym może oczekiwać potencjalnie wyższe stopy zwrotu. W długim terminie aktywo, które pokonało inflację, to akcje spółek giełdowych i kupując na przykład ETF na szeroki rynek i trzymając to długoterminowo, prawdopodobieństwo, że na tym zarobimy ponad oficjalny poziom inflacyjny, jest stosunkowo wysokie. Im dłużej będziemy zaangażowani, tym też jest wyższe prawdopodobieństwo zarobku. Dlaczego tak jest? O tym mówiłem m.in. w filmie, który podlinkuję Wam tutaj w prawym górnym rogu ekranu. Jedyna trudność, z jaką inwestor przy takim sposobie inwestowania musi się zmierzyć, to zmienność rynkowa, bo inwestując na giełdzie, nie w każdym roku pokonamy inflację. W niektórych latach stopa zwrotu będzie nawet ujemna, ale tak jak już przed chwilą mówiłem, wraz z dłuższym czasem zaangażowania rośnie też prawdopodobieństwo zysku. Zobaczmy teraz, jak Freedom24 zarabia. Przy handlu akcjami broker nalicza zwykłą prowizję za transakcję. Dzięki temu nie dochodzi do rozjazdów cenowych, co czasami u innych brokerów promujących swoje usługi darmowymi transakcjami może mieć miejsce. Jest to po prostu inny model biznesowy, z którego oni właśnie korzystają. Jak wysoką prowizję nalicza Freedom24 widzicie teraz na ekranie. W zależności od wymogów inwestor do wyboru ma różne pakiety. Nie będę tych pakietów dokładniej omawiał i po prostu zachęcam do zrobienia pauzy tego filmu, jeżeli chcecie się w to wczytać.
Kolejnym kosztem i jednocześnie przychodem brokera jest opłata za wypłatę środków na własne konto. Ta opłata, niezależnie od wielkości kwoty, jaką wypłacamy, jest stała i wynosi 7 euro. Warto również wspomnieć o tym, że istnieje możliwość handlu na rynku OTC, czyli rynku pozagiełdowym, gdzie notowane są m.in. takie spółki jak Tencent w formie ADR-a. W tym przypadku opłata dotyczy komisji maklerskiej, która wynosi 0,12% wolumenu transakcji oraz opłata depozytowa równa 30 dolarów za jedną rozliczoną transakcję. Mimo że aktualna sytuacja gospodarcza nie sprzyja spółkom, które chciałyby zadebiutować na giełdzie, to w przyszłości dobre pod tym względem czasy prędzej czy później wrócą, a Freedom 24 się w tego rodzaju ofercie wcześniej specjalizował. Dlatego może w przyszłości broker ten będzie interesujący dla inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w świeże na rynku akcje, czyli w tak zwane IPO, z angielskiego to oznacza Initial Public Offering. Jest to pierwsza oferta publiczna dotycząca papierów wartościowych, tak? W ramach IPO spółka po raz pierwszy publicznie oferuje inwestorom swoje akcje, które stanowią cząstkową wartość firmy, czyli inaczej mówiąc, posiadając akcje danej spółki, jesteśmy współwłaścicielem spółki i im więcej akcji danej firmy trzymamy, tym większa jest nasza władza w danej firmie. Kiedy spółka planuje debiut na giełdzie papierów wartościowych, musi ona opublikować prospekt emisyjny, czyli dokument informujący potencjalnych inwestorów o szczegółach oferty i celach emisji akcji. Przygotowaniem takiej oferty publicznej zajmują się domy maklerskie i banki inwestycyjne. Spółka musi także skorzystać z usług biegłego rewidenta, który sprawdzi i potwierdzi poprawność sprawozdań finansowych oraz innych danych zawartych w prospekcie emisyjnym, który zatwierdzony musi być przez odpowiedni organ regulacyjny. W przypadku giełdy w Stanach Zjednoczonych takim organem regulacyjnym jest Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli Securities and Exchange Commission, czyli w skrócie SEC, a w Polsce z kolei tę rolę spełnia Komisja Nadzoru Finansowego, czyli w skrócie KNF. IPO umożliwia spółce pozyskanie kapitału z rynku finansowego, gdzie spółka sprzedaje część swojej firmy w zamian za udziały w jej zyskach. Kiedy firma debiutuje na giełdzie, to można w nią zainwestować poprzez zapis na akcję. Jednak nie każdy broker daje możliwość do takiego zapisu i często do listy dostępnych do inwestowania spółek dochodzi po dopiero dłuższym czasie. Freedom 24 w tej kwestii wcześniej był brokerem, który umożliwiał swoim inwestorom zapis na niemalże każdej większej spółce, która debiutuje na rynku i dlatego pod tym względem wraz z ponowną zmianą sytuacji na giełdzie u tego brokera inwestor prawdopodobnie w przyszłości otrzyma akcje, które u innych brokerów dostępne będą dopiero znacznie później. Więc podsumowując, Freedom 24 udostępnia swoim klientom ponad 1 000 000 akcji, fundusze ETF, opcje na rynku amerykańskim i szczególnie warto wspomnieć tutaj o możliwości zakupu opcji na akcje, które wykorzystać można zarówno do ograniczenia zmienności w portfelu, jak i do spekulacji. Mało który polski broker ma w swojej ofercie opcje, a to jest dodatkowy plus dla Freedom 24. Link do oferty tego brokera znajdziecie w opisie pod tym filmem, a może jesteście już klientami Freedom 24, tak? Jeżeli tak, to podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach pod tym filmem. To może pomóc przyszłym, innym osobom w wyborze najlepiej pasującego do siebie brokera. Na dzisiejszy odcinek, na dzisiejszą recenzję to już jest wszystko. Jeżeli Wam się spodobało, jeżeli Wam to coś dało, to zostawcie nam proszę łapkę w górę i jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to również koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!